Zachęcony przez pana profesora Lecha Mankiewicza, koordynatora projektu Khan Academy po polsku, chciałbym zaproponować być może cały cykl, ale zacznijmy od pierwszej refleksji, która tak roboczo będzie zatytułowana COVIDowe dylematy. To jest coś, co zajmuje nas wszystkich, COVID-19 od końca 2019 roku przez wiosnę, lato i jesień roku 2020. Na razie nie widać, jaki koniec tej pandemii nas czeka, ale już w tej chwili jest rzeczą oczywistą dla każdego, że obecność koronawirusa w naszym codziennym życiu, i to nie tylko w Polsce, ale globalnie na całym świecie, radykalnie zmienia nasze postrzeganie siebie, świata, innych ludzi. Zaryzykowałbym nawet powiedzenie, że zmienia również percepcję naszej przyszłości, teraźniejszości, a być może również przeszłości. To znaczy zmienia pewną hierarchię wartości, zmienia poczucie tego, co ważne, co mniej istotne, co traci zupełnie na wartości. Pan profesor Mankiewicz w naszej rozmowie telefonicznej, w której właśnie mnie zachęcał do podjęcia tego tematu, mówił, że humanistyka jakby się waha, czy podejmować ten temat. Czy wchodzić na ten teren, i jego zdaniem, a ja to zdanie podzielam, właśnie w takich momentach kryzysowych humanistyka powinna dać o sobie znać. To znaczy, powinna zaproponować pewne możliwości interpretacyjne, które tak na pierwszy rzut oka nie są oczywiste, nie są jednoznaczne. To wcale nie znaczy, że ja wiem, jak sobie z tym radzić. Wcale nie znaczy, że mam gotową odpowiedź, ale chcę spróbować. Właśnie jako humanista, jako antropolog kultury, jako człowiek, dla którego ta sfera ducha jest ważna. I podejrzewam, to jest takie podejrzenie, mam nadzieję, że zasadne, że właśnie w tych ogromnych zasobach kultury, które są w sensie dosłownym dostępne na wyciągnięcie ręki, możemy pewnych odpowiedzi poszukiwać. Moim punktem wyjścia będzie wiersz. Wiersz poety znanego. Ale co ciekawe, ten wiersz przypomniał mi znajomy z internetu właśnie, osobiście mi nieznany psychiatra z Harvardu, który napisał do mnie, komentując jakiś tekst, który napisałem w języku angielskim, że ten tekst jest również dla niego ważny. Chodziło o wyzwanie, jakie stanowi dla nas postsekularyzm. Ja ten tekst kilka lat temu opublikowałem, podsumowując takie dość szerokie dyskusje na temat postsekularyzmu. Ja sam od kilku lat prowadzę wykłady na ten temat. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że również w ramach tych pogadanek covidowych ten temat się pojawi, ale najważniejsze, o czym chcę powiedzieć, to
Ten właśnie znany mi tylko z internetu psychiatra niemiecki, pracujący w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, wspomniał o wierszu Miłosza zatytułowanym Miłość, że to dla niego jest bardzo ważny wiersz. I to mnie tak zaintrygowało, że sięgnąłem do tego wiersza. Jest on bardzo krótki, ale znaczący. Co ciekawe, ten wiersz znalazł się w pierwszym powojennym tomie poezji Czesława Miłosza Ocalenie, więc można powiedzieć, że wyrasta jakby z doświadczeń właśnie głębokiego kryzysu, jakim dla pokolenia Czesława Miłosza była II wojna światowa. Ten wiersz można znaleźć z łatwością również w internecie, więc każdemu polecam lekturę tego wiersza. Być może ktoś ma, tak jak ja, zbiór wierszy wszystkich opublikowanych w jednym tomie przez wydawnictwo Znak. Tam również jest ten wiersz. No, ale w tej chwili go po prostu przeczytam i w ramach tej mojej pierwszej covidowej pogadanki, spróbuję go krótko skomentować i być może, tak jak dla mnie, stał się takim swoistym, jeśli nie objawieniem, to na pewno pewnym możliwym kluczem rozumienia sytuacji, w jakiej się znalazłem, że to rozumienie również stanie się udziałem moich widzów. No więc czytam wiersz. Miłość. Miłość to znaczy patrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy. Bo jesteś tylko jedną z wielu rzeczy. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy. Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu. To są dwie pierwsze zwrotki i myślałem, że na tym zakończę, ale coś mnie podkusiło, żeby jednak cały wiersz przeczytać. Kontynuuję wiersz Miłość Miłosza. Wtedy i siebie, i rzeczy chcę użyć, żeby stanęły wypełnienia łunie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. I właśnie ten niedomknięty, niedopowiedziany wiersz, który się opowiada za takim nierozumieniem do końca, który wyraźnie sugeruje, że warto w naszym życiu pozostawić pewien margines niedopowiedzenia, wydaje mi się szalenie ważny, ale przede wszystkim ta zaskakująca propozycja, żeby miłość potraktować jako spojrzenie na siebie, jako jednego z elementów rzeczywistości. To znaczy, jest to podpowiedź i próba wskazania pewnego rozwiązania olbrzymich napięć, jakie czujemy, przeżywając ten czas właśnie koronawirusa, pandemii, mnożących się zakazów, restrykcji, ograniczeń, że to nie jest tylko moja sprawa. Ja jestem jednym z miliardów ludzi, którzy są dotknięci dokładnie tym samym problemem i nie ja rozwiązuje ten problem, ale my wszyscy. Czyli krótko mówiąc, tak odczytuję ten wiersz Miłosza, przypominam, zrodzony w poecie w czasie o wiele straszniejszym niż nasza pandemia dzisiaj, bo w czasie II wojny światowej, gdzie w ogóle nie było, zwłaszcza dla Polaka żyjącego w okupowanej Warszawie w latach 40., nie było nadziei na lepsze jutro. I wtedy Miłosz jakby sobie i czytelnikom swojego wiersza mówi: nie koncentruj się tylko na sobie,
a zobaczysz, że rzeczywistość, przyroda, flora, fauna, ten ptak i inne rzeczy staną, powiedzą do ciebie: przyjacielu. Czy nie jest tak, że taka dyskrecja, wycofanie się trochę ze świata może nam pomóc, by zobaczyć świat, również jego dramaty, we właściwych proporcjach, że może COVID-19, który nas tak bardzo paraliżuje swoją z jednej strony niewidocznością, a z drugiej strony wszechobecnością, może i on wtedy zostanie jakoś zobaczony we właściwej perspektywie. Chciałbym, żeby na początek właśnie od tego zacząć. Proponuję to temu i innym. Spróbujmy nie koncentrować się na sobie, spojrzmy na świat wokół nas i zobaczmy w nim przyjaciela.